Październik 1944. W Warszawie upadło powstanie. Na mocy porozumienia kapitulacyjnego polscy żołnierze i cywile musieli opuścić miasto. Nie wszyscy jednak wykonali ten rozkaz. Wśród ruin ukryło się przed Niemcami kilkaset osób, wiele żydowskiego pochodzenia. Nie wierzyli w obietnicę okupanta o bezpiecznym wyjściu z miasta. Zaryzykowali czekanie na ofensywę Armii Czerwonej, która stała na Pradze. Zeszli do piwnic. Spali za dnia. Wychodzili nocą. Szeptali całymi miesiącami. Na górze hitlerowcy podpalali kolejne ocalałe budynki. Szukali ukrytych majątków i ludzi. Część ukrywających się przetrwała do stycznia 1945 roku, kiedy wojska radzieckie i polskie zdobyły miasto. Po raz pierwszy od kilku miesięcy wyszli z piwnic za dnia. Nazwano ich Robinsonami Warszawskimi.